Chłopiec zapytał piękną dziewczynę w bibliotece: czy masz coś przeciwko, żebym usiadł obok ciebie? Dziewczyna odpowiedziała donośnym, wściekłym głosem: nie chcę spędzić z tobą nocy. Co? Wszyscy w bibliotece zaczęli się na niego gapić, a on był taki zawstydzony. Kilka minut później dziewczyna podeszła do chłopca i powiedziała mu: studiuję psychologię i wiem, o czym myśli mężczyzna. Chyba czułeś się zawstydzony, prawda? Chłopiec odpowiedział bardzo donośnym głosem: $300 za jedną nok? To za dużo. Wszyscy ludzie w bibliotece spojrzeli na dziewczynę w szoku, a chłopiec szepnął do niej: studiuję prawo i wiem, jak sprawić, by ktoś był winny. Michał Steinert. Chłopiec... Rok 2024 wystartował naprawdę mocno, jeżeli chodzi o airdropy, a więc o darmowe kryptowaluty. Praktycznie codziennie jesteśmy bombardowani informacjami o nowych testnetach, nowych łańcuchach, nowych zadaniach do zrobienia, nowych NFT-kach do wymintowania i powiem szczerze, że można w tym wszystkim się pogubić. Oczywiście tu z pomocą... Chłop uczy, co kupić. Zamiast po prostu to kupić i być milionerem, to nagrywa w brudnej koszulce jakieś gówniane kursy. No naprawdę mnie zaraz popieprzy. Słyszysz? Popieprzy mnie zaraz. Coś strasznego przydarzyło się temu psu, więc przechodnie postanowili dowiedzieć się, co jest nie tak. Gdy zbliżyli się, okazało się, że jego pysk został... Twój kolega dostał za darmo $800, tak? No bo normalnie. Brutalnie związany. Jak... Ej, cuciu! Coś strasznego przydarzyło się temu psu, więc przechodnie postanowili dowiedzieć się, co jest nie tak. Gdy zbliżyli się, okazało się, że jego pysk został brutalnie związany. Jak ktoś mógł zrobić coś takiego? Co na początek jest? Umyli psa, żeby go uspokoić i ostrożnie zaczęli odwiązywać linę. Było to bardzo bolesne dla psa, ponieważ lina spowodowała głęboką ranę, musieli uważać, żeby nie sprawić mu zbyt dużego bólu. W końcu udało im się zdjąć linę, łagodząc cierpienie psa. A jeśli też nienawidzisz znęcania się nad zwierzętami... Ej, czemu takie coś jest? This girl wanted to surprise me. Nie, Bright, proszę cię, nie reklamuj skału na tym czacie, będę wdzięczny. She asked me to play for her, but I didn't expect this. Ty, to reklama jakiegoś jedzenia, kojarzę. Pozdrawiam twojego kota. To jest reklama Amazon Prime? Nam coś na gitarze, tyle lat się uczysz, wożę cię na lekcje, płacę. Ciocia z wujkiem by posłuchali pewnie, nie? Ja nie wiem co. Jak to nie wiesz co, to kolędy się teraz gra. Jak ładnie zagrasz, to ciocia ci da pieniążka. O. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego. Bright, ale mi się nie chce o tym dyskutować, dlatego ja nawet nie czytam całej wiadomości na ten temat. Skomentowałem film jakiegoś z kamera. Jak tak go bronisz, to idź, zrób jego szkolenie, a potem przyjdź i powiedz, ile zarobiłeś. Ładnie śpiewa czy brzydko? Oceń. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar... Miałeś tą misję w Wiedźmin 3? Książulo w szpitalu. Popularny youtuber nagrywający content związany z jedzeniem w Wigilię wylądował w szpitalu. Książulo opublikował story z sali szpitalnej, że nie uda mu się wrzucić świątecznego odcinka. Dodał również on, że dziękuję za wszystkie życzenia oraz życzy dużo stało, zdrowia. Że jest w sam youtuber nie wytłumaczył... Ej, a to chyba stara. A nie, to teraz. To konkretnie się stało, ale po najnowszych stories wydaje się, że jest już okej. Okay. Życzymy dużo zdrowia youtuberowi oraz wam widzowie oczywiście życzę wesołych świąt. Ej, o co tu chodzi? To jest fake?
Ale tosty spalone. Książę. Ej. Czemu to jest takie spalone? Co kiedy były święta? No bo mi napisał, że się zaczął karnawał, to nie wiem jakie święta ci chodzi. Ej, on zrobił tosty w mikrofali? Lecz jak kurwa zbogacić! Dzięki. Dordzos dał na co wysmażone 5 złotych. Graj w FNAF Łódź Goat. Nie, FNAFa nie chcę. Kiedyś zagrał. Co on robi? I'm crazy like a fool. Ale gąpaskę jajeczno. Czerstwy chleb z jajkiem. XD. Co za gówno ohydne. Nie, no to jest obrzydliwe w dupę. Jakby ludzie rapowali w pracy. Jak to coś się nie zgadza z jednym zamówieniem, skaż go, no to porozmawiam sobie z tym klientem. No weź mnie nie wkurwia i mi nie mów co mam robić. Wyłaź z mojej kuchni, nigdy nie doradzaj kucharzowi. Muszę ulepić 1000 pierogów, gorąc jak w kotłowni. Sam jeszcze nie zjadłem klientela się dwoi i troi. Widzę, że doczekał się pana wizyta po miesiącu, a więc proszę powiedzieć, już dolega panu w końcu. Pewnie powiem, że to stres, a jak wypiszę receptę, to zanim rozczyta pacjent, naturalnie wyzdrowieje. Pierwsza zasada, nie odpowiadaj na pytania. Druga zasada, nie odpowiadaj na pytania. Czyli odmawiaj zeznania, ja za ciebie porozmawiam, a potem rachunek ty... Co to za święto, ten karnawał? Nie wiem, widz mi napisał, że jest jakiś karnawał. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Dirty z wykrzyknikiem neba. Tam wszystko. Ale kodu nie ma już od dawna. Co my oglądamy? Stawiać sobie innych za wzór. Tylko żeby nie pokazał rękoma znaku Niemiec z pewnego okresu. Tak jak ostatnio, jak go włączyłem. Niekoniecznie dobry pomysł, bo wie pan, to co się sprawdza w Stanach Zjednoczonych. Stany to jest federacja wolnych państw. My często patrzymy na to jak na województwa, to są wolne kraje. Co to jest defrot? Parlament decyduje. Zrobisz w to? Nie wiem. W ogromnej autonomii, nie chce mi się. Samodzielnie. Często przepisy w tych Stanach się radykalnie nie wiem, Castiel, teraz w Stanach zwariowanych w tej chwili narkotykami wolno handlować w sklepie, a w Stanach normalnych nie wolno. No, są pewne różnice, więc jest to federacja krajów. No i co mamy ze Stany Zjednoczone postawić za wzór? No trzeba adaptować rozwiązania, a nie całe kraje. Ej, Cejrowski fajny, kiedyś nagrywał filmy takie, wiesz, że pojechał do Indian. A, fajne było, oglądałeś kiedyś? Terrarium dla Wojtka jest puste, nic tu nie ma. Ha! Czy można strzelić z kałacha bez magazynka? Jak myślisz? Tak czy nie? Załóżmy, że trwa epidemia zombie, znajdujesz takiego kałacha i do niego garść nabojów. No ale nie ma ich jak za bardzo wsadzić. Nadal można z niego strzelić. I teraz skup się, bo będę mówił fachowym językiem. Na początku upewniasz się, że ta dźwignia jest tak, a nie tak, bo jak jest tak, to nie przeładujesz. Teraz ciągniesz ten cygiel do siebie i trzymasz jedną ręką, nie puszczasz. Tu jest taka dziura, w nią trzeba wsadzić nabój. To jest akurat zbijak, amunicja treningowa. Cejrowski, JRB, no wiem, bo od niego znam. Ale jak wiemy, to był zbijak. Tak, jak dużo ilość ludzi w pyli. Czy można strzelić? Pizza Giuseppe mrożona, zjadasz i w środku kartonu kot? Aha, okej. Czy dieta 1200 kalorii jest skuteczna? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć... 1200, wyobraź sobie tak, idziesz do McDonalda drwala zjeść i ty już to przeżarłeś. Ponad. Po co my w ogóle jemy? Jedzenie dostarcza organizmowi energii w postaci kalorii, która jest niezbędna. Nie każdy je tak jak ty, ale ja pójdziemy od drwalu. 10 zł, 20 minut, chip, czytnik, parking, są ulsy, mniej więcej w tej kolejności, powaga 2. Czekaj, co? Czekaj, kto?
Ale czekaj, Sany, co o co chodzi w tych hieroglifach? Do funkcjonowania naszego ciała. Bez odpowiedniej ilości energii nie bylibyśmy w stanie wykonywać codziennych czynności. Nigdy nie powinieneś jeść mniej niż wynosi twoje PPM. Podstawową przemianę materii obliczysz mnożąc swoją masę ciała przez 24. 1200... Więc zapomnisz na czacie i powiedz, co ci wyjdzie. Kalorii to zapotrzebowanie energetyczne 2-3-letniego dziecka, nie dorosłej kobiety. Zaufaj mi, warto dbać o swoje... Czekaj, 2-3-letnie dziecko potrzebuje 1200 kalorii? Czyli w teorii 3-letnie dziecko dziennie zje burgera Trwala i jest na dobrych torach? To w sumie dobre. ...ciało, ale nie kosztem zdrowia i samopoczucia. Jeśli potrzebujesz schudnąć, skonsultuj się ze mną. Czy diet... Dlaczego ponad 90% Amerykanów posiada chociaż jeden samochód? Czyli jak wygląda transport publiczny w Stanach? Często jest tak, że Amerykanie pewnie po wakacjach giełno w Europie są mile zaskoczeni. Mam 1440. Ty jesz tyle kalorii? 1440 dziennie? To co ty jesz? To mało się wydaje chyba. I naszym transportem publicznym. I tym, w jak wiele miejsc jesteśmy w stanie wygodnie dojechać bez samochodu. Ba, nawet w niektórych europejskich miastach w centrum lepiej nie jeździć samochodem. Ale jak ty to masz jest naprawdę z tym 1700? Czy serio jest tak tragicznie? Po pierwsze, Stany są ogromne. Ty masz 2880, to ty masz 2,20 wzrostu i ważysz stówkę. I w wielu przypadkach jedynym sensownym transportem są samoloty. I teraz, jeżeli mieszkasz w wiosce czy w małym miasteczku, to twoje szanse na dostanie się Wybacz, gdzieś bez samochodu są beznadziejne. Ale chyba w większości miejsc na świecie tak jest. No ale co z dużymi jest miastami? Więcej. Zacznijmy od tego, że miasta w Stanach były budowane trochę inaczej. I ta część residential, w której wszyscy... Jak obliczyć, powtórzyć to zapotrzebowanie? Czy dieta to jeszcze 1200 raz kalorii jest skuteczna? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, po co my w ogóle jemy. Jedzenie dostarcza organizmowi... Aha, waga razy 24, okej. Okay. Dlaczego... I do zakład, że większość z nas nie wymówi nazwy tej przekąski, za to pokocha jej smak. Waga, a ja nie wiem ile waży, musiałbym się zważyć, 80 coś. Powiedzmy, że 85 razy 24, widzę ile to jest. Ile to jest? Jaki to jest wynik? Ile powinienem jeść, żeby żyć? 2040? Ale to miała być waga razy 24, a nie wzrost. Co mam wzrost tego? 2000? No 85 razy 24. 3 drwale dziennie. Skoro dziecko potrzebuje ileś tam kalorii, to wystarczy mu kupić 2 megarolo. To już wtedy będzie za dużo, bo to było 1200 dla dziecka, coś takiego. Ale chyba że mu pokroisz te kawałki i pomrozisz, no. Jak bardzo złą osobą jesteś? Zegnij palec, edycja, o! Czy jesteś złą osobą? Dobra. Jeżeli zegniesz więcej niż 5 palcy, niestety jesteś złą osobą. Dobra. Zegnij palec, jeżeli zapomniałeś kiedyś o kogoś urodzinach. O kurde, zginam. Zegnij palec, jeżeli okłamałeś kogoś w tym tygodniu. Widzowie, zegnij nie palec, okłamałem jeżeli widzów. Kiedyś specjalnie spóźniłeś się na spotkanie. Specjalnie zegnij spóźnisz? Palec, jeżeli wziąłeś ostatni kawałek pizzy bez pytania. Nie, bo ja zegnij po co, palec, sam jeżeli zawsze specjalnie na głowę ignorowałeś jedną. Wiadomości od kogoś bliskiego. Zegnij palec, jeżeli zepsułeś czyjeś. Kurde. Bo wiesz, czasem się na przykład nie chce odpisać w danym momencie, tak? Czy to się liczy? Że zostawiasz to na później. Wiesz, że ktoś napisał, ale specjalnie zostawiasz to na potem. To się liczy? Dobra, Mój to zginam. I się do tego nie przyznałeś. Kurde, jakie było? Zegnij palec, jeżeli obiecywałeś komuś, że coś zrobisz i tego nie zrobiłeś. Zrobiłem Dark Souls 2. Zegnij palec, jeżeli nie pomogłeś osobie, która prosiła cię o wsparcie. I pomogłem się, widzowie. Ile palcy udało ci się tylko zgiąć. Tylko 2 zgiąłem, czyli jestem bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym człowiekiem jestem. Jestem jednym z lepszych ludzi na ziemi. 5 na 5 zgiąłeś? Ty w dupę nikczemniku, banuję cię. Nie chcę tutaj takich... Ty jesteś reinkarnacją Adolfa H. Pieprzeńcu, banuję cię. Nie uwierzysz, co zrobiła ta psia mamą. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany. Jego urządzenie zostało zepsute. Psia mama jest przerażona i przyznaje się do winy. Jednak właściciel podejrzewa, że to... Ej, on ich bije. Ja bym go zlał, tego typa. Zobacz, te pieski są się boją. Wina małego szczeniaka. Psia mama patrzy błagalnie na mężczyznę, bo doskonale wie, co się zaraz... Te pieski się boją. Ale gdy mężczyzna jest gotów wymierzyć karę, dzieje się coś naprawdę niesamowitego.
No i dobrze robi ten piesek. Rodzicielka stanęła w obronie szczeniaka. Własną łapą zasłania... Szczerze powinna odgryźć jaja temu, o, tutaj. Byłoby git. Twoją pociechę. Jest gotowa przyjąć całą karę na siebie, żeby tylko ochronić swoje dziecko. Ej, ale mi się to bardzo nie podoba. To wygląda jakby on się znęcał nad zwierzętami, żeby jakieś gówniane filmy nagrywać. Reportuję to. Zgłoś to. Zgłaszam to, mam to w dupie. Zgłaszam to. Charakter seksualny, nękanie. Aha, nie da się za kilka jak w LOLu. To wykorzysta to propagowanie terroryzmu. Terror. Zgłoś. Pieprzy się. Ja wrażę, że z Maną będę miał problemy. Oglądałam w ogóle takiego TikToka, jak wygląda macica. I teraz mi się ciągle przypomina za każdym razem, jak mi boli brzuch. Że macica nie jest taka na płasko, tylko nie wiem, czy wam się wyświetlił ten TikTok, ale... Nie... Ale nie, no jak pokażę, to się nic nie stanie. Od tego, że leci dron z góry i z drona kobieta stoi i robi... Tak. I mówi tak. Tak wygląda twoja macica. I że nie jest taka na płasko, że nie jest taka, tylko taka. Ale z tej perspektywy w książkach my widzimy ją taką. I teraz za każdym razem jak mi boli, to sobie wyobrażam, że ta kobieta jest tam we mnie. Nic nie zrozumiałem. No kurwa, jesteśmy wydymani. To ja po tym TikToku. Mr. Beast da ci Lamborghini, jeżeli uda ci się nim zaparkować równolegle, z tym, że jest to na milimetry. Wiele osób próbowało. Ale bez żadnego skutku, nawet przy pomocy kamer parkowania i Chrisa i Mr. Beasta się nie udawało. Aż w końcu nadeszła ona najlepsza kandydatka i chłopaki muszą sprawdzić, czy wjechała, a zrobią to kartką papieru. Niestety też zawaliła sprawę. Aha. Napisz Legion, Mr. Beast. Jakiś to broni nie może mieć cywil? Panie, tego pan nie zarejestrujesz. Pomyślicie pewnie wszelkie wyrzutnie rakiet, RPG, pallady czy RGW. Macie rację, niestety spotkają się z odmową w przypadku chęci zarejestrowania ich na pozwolenie sportowe lub kolekcjonerskie. Ale chyba, że mówimy tu o broni pozbawionej... A jak już to masz, to... Ale co, czekaj, to idziesz to zarejestrować, masz bazukę, idziesz ją zarejestrować i oni mówią, że nie i puszczają cię do domu z tym? I ty normalnie to dalej w domu trzymasz, tylko nie zarejestrowany, tak? Cech użytkowych. Ale to było raczej oczywiste i o tym wie każde dziecko. Jednak już nie każdy wie, że nielegalne jest posiadanie też przedmiotów, które swym wyglądem nie przypominają broni. Dla przykładu jakaś laska z ukrytym magazynkiem. No i co ciekawe, z ostrzem też. Lub jakaś strzelająca walizka czy poprowiec na gitarę. Okej, może to też było do przewidzenia. A przecież w Polsce to nic nie można. Ale czy wiesz, że cywil na pozwolenie sportowe czy kolekcjonerskie będzie miał utrudniony zakup wszystkiego powyżej kalibru 45, a na tak zwaną pełną kolekcję powyżej kalibru 50. Można zatem jeżeli co? Bardzo chcesz nabyć taką snajperkę z ulubionego filmu w kalibrze na przykład 50 BMG, to musisz się nieco bardziej postarać. A ty jakie znasz inne modele? Jakich to broni nie ma? Żadnych. W internecie. 2 godziny YouTube Shorts ogląda. O kurde, rzeczywiście. To co, zaraz kończymy? Co chwilę pojawiają się recenzje kebabów i każdy jest nazywany tym najlepszym. Są dwie osoby, które mają łatkę ekspertów od kebaba, czyli Książulo oraz Mr. Krycha. I dzisiaj sprawdzam ich najlepsze kebaby. O! Zaczynamy od tureckiej szamy, czyli kebab, który jest najwyżej oceniany w Poznaniu. Poznaniu the best in here, turecka szama, perfect. I właśnie tu jest ta wersja bez kurczaka, tylko... Mister... A czemu tak wyzywasz dla Mister Krycha? Co chodzi z nim? Tylko z tym autorskim mięsem. Ej, szczerze, wygląda to nieźle, takie soczyste, nie? Ej, dobre mięso. Jest fajnie wypieczone i dobra jakość składników jest tutaj ewidentnie wyczuwalna. Teraz kolejna słynny lawasz Mr. Krychy od Piri Piri i będzie to mój debiut z tą 40-centymetrową lufą. I tu mamy ten autorski sos serowy, płynny. Zobaczmy sobie przekrój. No. Też wygląda git, ale tamto chyba lepiej wyglądało na oko, nie? Ale na oko to wiesz, co się stało. Wygląda ładnie. Zmieniamy lokalizację na Września i wbijam na kebab Szamka, który dostał wlepę Muala od Książulo. Pachnie to naprawdę bardzo fajnie, ale obstawiam, że kalorycznie to wychodzi mega, mega grubo. Mamy 28 cm. I poczułem już ten ser Camembert roztapiający się. Serem to jest takim? Pamiętam pierwszy mi sekret, jak robił testy wszystkich sosów do hot dogów w szapce. You choose what is the best video of Dota. Right there. Right here.
Naukowcy odkryli asteroidę, która może być warta 11 trylionów dolarów, czyli więcej niż cała światowa gospodarka, a ludzie chcą ją wydobywać. Asteroida o nazwie 16 Psyche wydaje się mieć rdzeń wykonany z żelaza, niklu i złota. W październiku tego roku NASA wystrzeliła sondę w stronę planetoidy. Uważamy, że ta asteroida jest w rzeczywistości odsłoniętym jądrem starożytnej protoplanety, więc NASA wysłała tam sondę, aby przyjrzeć się lepiej i potwierdzić, z czego naprawdę składa się ta asteroida. Jeśli nasze założenia okażą się prawdą, być może będziemy mogli wysłać tam sprzęt górniczy, aby zebrać cenne metale i wrócić z nimi do domu. Jestem skłonny założyć, że wydobycie asteroid stanie się rzeczywistością jeszcze za naszego życia. A po więcej tego typu filmów zapraszamy na nasz kanał. Naukowcy od... Poproszę o butelkę wody, to będzie 200 tysięcy złotych. Taki będzie efekt tego? Ciekawe. Hello? Hello? For some reason, New Yorkers are built different. Let's go! Rukaszu, lekkie gajgi, ale to mi się podoba. A ten co? Kurde, co jest? Spider-Man? A, to jest ten miluch. Moraluch, ta? For some reason... Ty, o co chodzi? Niezłe triki. Przyjechałem dzisiaj do domu Genzi, a oni nie ma... Aha, skip. Czasem jak rozmawia się z policjantami, to można nasłuchać się, jakie to zdarzają się dziwne i głupie pytania na testach psychologicznych. I na przykład, ile żeber ma wróbel? Ale też takie nieco... Kończysz dzisiaj te solce? Widz napisał, że na 3-4 streamy jeszcze, także nie wiem. To bardziej przyziemne. Czy zdarzyło ci się kiedyś pobić z kolegą? I jak najbardziej tego typu pytania jakiego mogą PRC trafić się na wspomnianych testach psychologicznych właśnie do kwestii posiadania broni. Jedno z najdziwniejszych, które utkwiło mi w głowie, czy irytuje cię, gdy ktoś okazuje, że jest szczęśliwy? I myślisz sobie pewnie teraz tak, wystarczy przecież odpowiadać pod klucz. Nigdy przenigdy nie spożywam alkoholu, brzydzę się papierosami i oczywiście nigdy się z nikim nie kłóciłem. No właśnie, tak by można do tego podejść, ale podobno geniusz tych testów a to nie, Parsy, pieprzyć. Czy ktoś stara się sztucznie co odpowiadać to jest pod klucz? Dodatkowo pack można to God też zweryfikować rozmowa z psychologiem i z psychiatrą, która także jest wymagana. Ej, to broń czarnobrochowa. Dlatego moja rada, nie kombinuj, niczego nie zatajaj, nie staraj się być lepszym czy lepszą na papierze niż jesteś w rzeczywistości, bo prawdopodobnie to i tak wyjdzie. Czasem jak rozmawia się z policją... Dobra. Ja cały czas powtarzałem te same hasła, tak? Niskie, proste podatki. Dom, grill, trawa, dwa samochody, wakacje, potem trzeba przewrócić ten stolik. Ale jak się coś powtórzy... Nie wiem, co to jest pack god. O co chodzi? To jest coś z Fortnite'a? To wtedy dopiero to się ludziom do głowy wbije i wtedy sami to powtarzają i hasło się przebija. Jak się coś powie raz, to nikt tego nie wie. I potem ludzie się śmieją. A, głupi męcen, setny raz pisze to samo. Ale dzięki temu, że 100 razy pisałem to samo, to każdy w Polsce te hasło w końcu zapamiętał. Jak ktoś się z tym hasłem identyfikuje, to zaczął rozważać zagłosowanie na nas. Więc to, że polityk musi z siebie robić debila, wariata, który cały czas jak ten głupek powtarza ciągle to samo, no to niestety jest ta ujemna strona tego zawodu, że tak to trzeba robić, niestety inaczej się nie da i starałem. Aha, okay. W jaki sposób serwetka... Zespół astrofizyków wykrył kilonową we wszechświecie. Nie, nie supernową, a kilonową, która jest na zupełnie innym poziomie. W grudniu 2021 roku w pobliżu Ziemi wykryto masywny rozbłysk gamma, czyli najpotężniejszą eksplozję we wszechświecie. Do tej pory sądziliśmy, że rozbłyski gamma powstają tylko w wyniku eksplozji supernowych i zazwyczaj trwają tylko kilka sekund. Czyli ludzie umrą w końcu? Trwał aż 50 sekund. Ze względu na jego niespotykanie długi czas trwania, astronomowie i astrofizycy z całego świata byli bardzo zainteresowani jego przyczyną. Rok później astronomowie doszli do wniosku, że rozbłysk gamma pochodził z kilonowej, zjawiska, które występuje tylko wtedy, gdy łączą się dwie gwiazdy neutronowe. Kilonowe to jedne z najbardziej gwałtownych i masywnych eksplozji we wszechświecie. Są uważane za odpowiedzialne za powstanie we wszechświecie cięższych pierwiastków, takich jak złoto, a teraz produkują również masywne, śmiercionośne rozbłyski gamma. Aha, czyli ktoś odpalił tego, generator Golda w Minecrafcie, tak jak jest generator Kobla. I teraz jest jakiś rozbrysk gamma od tego. Rozumiesz coś? Wiele znanych osób dodaje zdjęcia z wakacji z tą niesamowicie niebieską wodą. Nie ma opcji, że to jest prawdziwe. Mimo wszystko postanowiłem sprawdzić to na własną rękę. W tym celu udałem się na lotnisko i poleciałem 6000 km aż do Afryki, czyli on kłamał, gdzie ponoć można znaleźć... Wiesz, że w ciągu najbliższych 130 lat umrą wszyscy, którzy teraz żyją na Ziemi. Ta? A ja?
wszystkie miejsca. Kiedy tylko wylądowałem w Tanzanii, udałem się prosto na lokalną plażę, gdzie niestety nie udało mi się doświadczyć widoków, które widzieliśmy na początku tego filmu. Mimo wszystko nie chciałem się poddać i po krótkiej rozmowie z lokalnymi mieszkańcami wiedziałem, że nasz cel jest blisko. Najpierw spróbowałem dostać się tam samemu, wynajmując skuter wodny, ale nic z tego nie wyszło. Dlatego znalazłem małą łódź, która za około 100 zł ma zabrać mnie do miejsca, którego szukam. Przez najbliższą godzinę zachwycałem się widokami w drodze do celu, aż moim oczom ukazało się to. Krystalicznie czysta niebieska woda, dla której przyjechałem do tego miejsca. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że może się to udać, a jednak. Wiele znanych... Aha. Kurwa! No ale mówię, nie chcę się odmotywować, żeby słuchać tego pierdolonego Ortisa. Nie chce mi się. Totalnie mi się nie chce. Siedzi na slajdzie Fajfus, nic nie gada. Wiesz, że 100% osób, które zostają zabici, umiera, ale na 100% umierających zostaje. Dzisiaj Kuba reaguje na moje nowe peruki za 1400 zł. Jezu, co? Za ile? Number uno. No, możesz otworzyć. Co? Nie chcesz ty jakiego bobasa? Coś nie. Mak mi słów po prostu. Co oplułem? Ja się spociłem troszeczkę. Nie no, uważam, że w pełni uzasadniony wydatek. Super ci w krótkich brązowych włosach. Zrób to, nie chcę mi się. Idę grać. Kucie pieczone. Ta nie, też to ja. Widzowie, oceniajcie, która najlepsza peruka. O. Ta też niczego sobie. Tak. Wyglądasz trochę jak Yennefer z Wiedźmina. Ja wiesz, że ją lubię, ty. Mniejsza niż tamta? Nie no, bez przesady. Ona wygląda jak... Nie, to był skam. Okłamał ją. Jest cool, ale pierwsza najlepsza. No. Co mu chodzi? Łatro. Jest mami? Podoba ci się? Jest mami? Ta zawiesza poprzeczkę wysoko, ale pierwsza i tak najlepsza. To mam coś specjalnego. No. No i to ja rozumiem. Chodź tu, mama. Moja peruka najlepsza. Aż tak widać. Jeszcze świeżotki. Trzy listki. Akurat na dwa razy. Ten, no, chciałbyś mi może tak jeden pożyczyć? Stary, nie ma opcji. Dzisiaj jadę na luksusową. No way versus no way. Chyba no way. Gdzie to? Skip. Słuchajcie, za chwilę ukradnę nowe zegarki. O nie, to ten oszust. Na premierze tego zegarka z jego ręki. Spójrz na mnie, w której dłoni czujesz, że trzymasz dziewiątkę? W prawej czy w lewej? W prawej. Okej, okay. Jeżeli bez patrzenia na dłonie, jak skrzyżuje ci dłoni i prawa stanie się lewą, to której teraz czujesz, że trzymasz? W lewej, no jest po prawej stronie, więc możesz się mylić, prawda? Patrz, coś ukradnie, widziałem. Skoczy z ręki do ręki. Gotowy? Widziałeś? Raz, dwa, trzy. Skoczyła czy nie? Stań proszę przodem do kamery. Przeskoczyła z ręki do ręki czy nie? Nie, do. A otwórz rękę, zobacz kartę. Czy to się zamieniło w twoją kartę? Otwórz proszę. Marcin Tybura, kto to jest? Tak, zamieniła się w twoją kartę. Magia. Dzięki. Dzięki. On się bije w UFC? A. Słuchajcie, za chwilę ukradnę nowy zegarek Marcina. Dobry jest? Dobra, widzowie, koniec. Kiedy małżonka dowiedziała się, że wydajesz 2000 zł na losy u Buddy, a miałeś 300 zł na kosmetyczkę dla niej? Czasami dostajemy prezenty. A nie miałeś 300 zł na kosmetyczkę dla niej? Kiedy jedziesz do Turcji, przeszczep by się przydał już chyba? Nie. Nie ma to sensu. Po co? I tak... Nie, dobrze. Nie, nic nie mówię. Nie, nie bejtuj mnie, że mówię jakieś przykre rzeczy dla widza. Bo ja chcę być miły. Dzisiaj jestem pozytywnym streamerem. Oddziały. Poza tym ja miałem to wyłączyć już. Przez ciebie przewijam dalej. Nieważne. Dobra, koniec. A nie, miałem coś jeszcze chyba obejrzeć. Jaszczuro ludzie? Tina, one na siebie mówią. To są takie babcie emerytki, które
Pojawiają się ostatnio nawet w telewizji, bo zaczynały w internecie, a one tam się pojawiły w telewizji. Na przykład zaczynają mówić, że Joe Biden jest biorobotem. Co też padło w tym artykule, że ta rasa ludzi, którzy nie są prawdziwymi ludźmi, tysiące lat temu stworzyli właśnie bioroboty, które są zupełnie genetycznie inne niż ludzie, ale wyglądają jak ludzie. I czyli które... to takie serio bardzo mocne teorie spiskowe, jak o jaszczuroludach, tylko publikowane normalnie. Ale w tym artykule są jaszczuroludzie, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, bo cała ta operacja, słuchaj. To jest za mądre jak na szorca. Chłop gada, że Joe Biden to jest reptil, a ty gadasz, że to jest za mądra. Jedynie rosyjska ludność, etnicznie rosyjska ludność. Dobra. Rosji jest tym, co przeszkadza. Ej, właśnie miałem ci coś pokazać. Patrz to. Mod do Cyberpunka. Gramy na nim jutro? Jutro start tego. Ty zaraz napiszesz, że to nie jest gierka, tylko jakiś fake. Ale zobacz to, zobacz jak to wygląda. Widzisz to? Spójrz. Ty mi zaraz napiszesz, że fake. To jest IRL? No oglądaj. To się dowiesz. Widzisz to? I to wygląda lepiej niż IRL, rel? Ale zobacz, wszystko popsuje to. Widzisz? Już wiemy, że to gra. Porypane to jest. Czy taka grafika jest dostępna w grach? Jak? Dzień dobrze, właściwie tam. Troszkę mnie nie było, ale widzę, że rondo coraz bardziej wyjeżdżone. Dziękuję bardzo. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Patrz to, patrz to. Patrz to. To wygląda lepiej niż rzeczywistość, nie? Spójrz, spójrz! Taka grafika już jest dostępna. Już dostępna dla każdego. O co chodzi? Znaczy dla każdego, jak masz kompa, który to pociągnie. Ale porypane. Ale porypane. To plus kierownica plus VR, no pewnie tak grają. Na jakichś modach oczywiście. Bo to też są mody. Fajne, nie? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!